Uwaga. Proszę cisza. Kamera. I akcja. W filmie Uwikłanie wraca pan po latach do gatunku kryminału. Dlaczego akurat ten utwór tak pana zainteresował? No bo jest dobry, bo jest ciekawy, bo jest pierwsza od wielu lat interesująca polska powieść kryminalna, współczesna, która nadaje się na film. Pan zaadaptował książkę Uwikłanie, tylko zmienił pan głównego bohatera z mężczyzny na kobietę. Bo ja lubię robić filmy o kobietach, większość moich filmów to są filmy o kobietach. Po pierwsze, po drugie, kobiety są nieprzewidywalne i to dla filmu jest ważne. Prawda, mężczyzna jest strasznie logiczny i zawsze można domyśleć się, co zrobi, a kobieta nie. Kobiety są ładniejsze, a po trzecie, jest dużo lepiej dla narracji filmowej, jeżeli jest ona podszyta jakimś nawet może ukrytym albo domyślnym podtekstem erotycznym. Widz to lubi, ja też to lubię i myślę, że no, film jest bardziej nerwowy przez to. Miejsce też jest zmienione z Warszawy na Kraków. Zmieniłem na Kraków, bo po pierwsze nie robiłem jeszcze nigdy filmu w Krakowie, po drugie bardzo lubię to miasto, po trzecie jest to miasto, które ma tak silną osobowość, taki geniusz roczny, który ma szansę zaistnieć w filmie, który w jakimś sensie będzie takim faktorem też budującym dramaturgię tego filmu. Rzeczywiście w takim gatunku gram pierwszy raz, bardzo się z tego cieszę, bo dla mnie też jest coś nowego, a dla aktora w ogóle to jest bardzo ważne, żeby nie być zaszufladkowanym i żeby grać w różnych gatunkach. No tu mam świetny scenariusz, świetny materiał, reżysera, cudownych kolegów aktorów, właściwie co postać to jest jakiś no, wybitny aktor. Także no, sama radość, sama przyjemność, a też dla mnie właśnie duża frajda, że to jest kryminał, że to jest właśnie coś innego. Ponieważ no, scenariusz jest oparty na książce i tam to był mężczyzna, w związku z tym te zachowania, bo często w naszych tych scenariuszowych takim rozgraniczeniu na to, co męskie i kobiece, jest bardzo dużo stereotypów w moim poczuciu. I się mówi na przykład, nie, to bardzo nie kobiece, ponieważ tutaj są wzięte pewne sceny takie, które właśnie wydawało się to męskie bardzo, to łamiemy te stereotypy i nie ma takiego wyraźnego podziału na to, co męskie i co kobiece. Dla mnie to tylko super, ponieważ ta postać rzeczywiście jest taka no, mocna, jest wyrazista i to świetnie. I tak naprawdę myślę, że nie tylko w swoim, ale w imieniu też innych aktorek mogę powiedzieć, że prosimy o więcej. Wracasz filmem Uwikłanie na duży ekran? Najczęściej w życiu, a u mnie to jest jakby standard. Większość rzeczy dzieje się przypadkiem i nagle się pojawiają nie wiadomo skąd. No i tak również było z tą propozycją. Jakbym miał sobie wymarzyć rolę i towarzystwo, w którym miałbym wystąpić wracając, to jest na pewno dokładnie ten projekt. Świetny scenariusz, doskonali aktorzy, trudno o lepszych. To jest policjant, który próbuje się dowiedzieć, kto zabił. No tak, to jest taki wiesz, klasyczny komisarz policji, taki trochę chandlerowski typ chyba. No taki samotnik, który pomaga pani prokurator Szackiej, która nie ma takiego doświadczenia bojowego, frontowego, rozwikłać tajemniczą, mroczną zagadkę kryminalną. Pan gra w filmie Uwikłanie terapeutę. Czy może pan coś powiedzieć więcej o tej postaci? No, terapeuty, który już w pierwszej części filmu spostrzega, że ubyło mu jednego pacjenta z grupy, no i że on nie żyje. I zdarzyło się to w obrębie obiektu, w którym taka terapia grupowa się dzieje. No i dalej już jest zagadka kryminalna i właściwie mam zamknięte usta, nie mogę mówić co dalej. Niemniej atmosfera filmu chyba też w jakiś sposób zależy od no, przeprowadzania takiej psychodramy. A mianowicie za pomocą ustawień Hellingera, tak to się nazywa, gdzie obcy ludzie wcielają się w członków rodziny głównego przepytywanego, dzieją się dziwne rzeczy, dostają jakichś emocjonalnych wybuchów, eksplozji zupełnie nieoczekiwanych, bo odkrywają się tajemnice rodzinne. Nie wiem, czy to jest aktorstwo, czy to są napady histerii, czy to jest właśnie to, o co chodzi, że jakieś no, jądro ciemności otwiera się z tych osób i uwalniają się od lęku, winy, przeznaczeń, fatum nawet, które gdzieś tam w poprzednich pokoleniach nad nimi zawisło. Także to jest bardzo, bardzo zajmujące dla aktora. Jak się
współpracuję z Marcinem Koszaką, który oprócz tego, że jest operatorem, jest też dosyć takim wyrazistym twórcą i na pewno ma swoje zdanie. Marcin jest trochę taki turpistyczny, powiedział, i to widać w jego filmach, prawda? I trochę ciągnie nas właśnie w stronę tego, żeby było nieładnie, żeby było brzydko, no ale ponieważ robimy kryminał, a nie komedię romantyczną, to może to jest dobry kierunek. Tutaj absolutnie nie nawiązujemy ani do jego turpistycznych zamiłowań, ani do pięknego, kolorowego Krakowa z komedii romantycznej. Staramy się uzyskać jakiś taki oryginalny obraz Krakowa w takim straszliwym upale, zalanego słońcem, właściwie dusznego od gorąca, taki bardzo tropikalny klimat. Mieliśmy tu bardzo trudne zdjęcia, nie wiem, na barce, na Wiśle, gdzie no, w słońcu było prawie 40 stopni, na rynku, w kawiarni, gdzie zresztą grało się pod słońce, więc po prostu ciężko było utrzymać wzrok na partnerze. Ale muszę powiedzieć, że atmosfera jest cudowna, zresztą widać, że nie wymyślam. Jest naprawdę bardzo serdecznie i no super. Nie mogłam sobie wymarzyć lepszej sytuacji. Jak się prowadzi na 10-centymetrowych obcasach? No to jest specjalne doświadczenie, ale daję sobie radę. Przyzwyczaiłam się już, tak? Też całą tę rolę tak gram. I prawdę mówiąc, nie tylko prowadzenie samochodu, i to mieliśmy takie intensywne tutaj jeżdżenie, jakieś ucieczki, pościgi, tak? I tak dalej, ale też na przykład trawnik, kocie łby, nauczyłam się. Jesteś również reżyserem i scenarzystą. Jak oceniasz sytuację kina gatunkowego w ogóle w Polsce? Znaczy właśnie ostatnio, nawet wczoraj chyba siedzieliśmy tutaj z przyjaciółmi z ekipy i rozmawialiśmy o tym, czy ktoś powiedział, że to jest pierwszy od dawna polski kryminał, takie kino gatunkowe. Ja sobie w ogóle nie przypominam takiego filmu, nie wiem, wyprowadźcie mnie z błędu, jeśli pamiętacie taki film, taki polski klasyczny kryminał, taki wiesz, trochę mroczny, trochę tajemniczy, z odrobiną akcji, to ja jakoś nic mi nie przychodzi do głowy. Ja myślę, że mało jest bardzo kina gatunkowego, albo przynajmniej jeśli jest gatunkowy, ten gatunek jest dość jednostajny. Z jednej strony mamy takie trochę głupawe komedie na różne tematy, a z drugiej strony mamy filmy, gdzie się przejawia straszliwa nędza, bezrobocie na Śląsku i tak dalej, i tak dalej. I to jest wynik tego, do kogo twórcy adresują swoje filmy. Znaczy jedni chcą jeździć na festiwale i zdobywać laury publicystycznego filmowca, a drudzy chcą pochlebić najmniej wymagającej publiczności. No. Taką mamy publiczność, jaką sobie wychowamy, ja uważam. I że trzeba może nawet wbrew w tej chwili modzie istniejącej, czy wbrew zapotrzebowaniu, ale trzeba robić filmy dla ciut bardziej wyrobionego widza, bo inaczej go nie będzie.